witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Magdalena Maciejska-Cebura, jestem dietetykiem. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu, dlatego że zarówno moje doświadczenia, jak i doświadczenia lekarza onkologów, z którymi współpracuję, pokazują, że jest bardzo dużo pytań na temat tego, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać w chorobie nowotworowej. I chciałabym dzisiaj obalić kilka mitów związanych z żywieniem w chorobie nowotworowej, ale również chciałabym dzisiaj spersonalizować troszeczkę ten komunikat stricte do odżywiania w chorobie nowotworowej. Po pierwsze, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy żywienie w chorobie nowotworowej, a profilaktyka antynowotworowa, czy to są pojęcia tożsame. Okazuje się, że nie zawsze, dlatego że oczywiście zdajemy sobie doskonale sprawę, że odpowiedni sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna, to są takie czynniki, które wpływają na pewno na powstawanie chorób nowotworowych. Szacuje się, że w około 50% mamy wpływ na rozwój choroby nowotworowej poprzez nasz styl życia, poprzez palenie tytoniu, poprzez aktywność fizyczną i poprzez dietę. Kolejnym pytaniem jest to, czy jak w ogóle właściwie powinna wyglądać ta dieta w profilaktyce antynowotworowej. Jeżeli mówimy o profilaktyce antynowotworowej, bardzo często poszukujemy różnych diet. Od sokowych, po głodówki, po różnego rodzaju diety oczyszczające, po diety bezglutenowe, bezlaktozowe, czy popularna ostatnimi czasy dieta ketogenna. Okazuje się, drodzy Państwo, że najciemniej jest pod latarnią i po prostu te uniwersalne zasady zdrowego odżywiania, czyli piramida zdrowego odżywiania, która rekomenduje bazowanie naszej diety na produktach pochodzenia roślinnego, ograniczanie spożywania mięsa, ograniczanie żywności przetworzonej, to jest to remedium na to, co my możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe poprzez dietę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo jesteście bombardowani zewsząd różnymi informacjami na temat różnych diet. Często niestety również do mnie przychodzą pacjenci, którzy w terminalnym stadium choroby nowotworowej mają obiecane od lekarzy medycyny alternatywnej, że poprzez stosowanie diety ketogennej wyleczą się z choroby nowotworowej i dzisiaj o tym właśnie chciałabym Państwu opowiedzieć oraz o tym, co zrobić i w jaki sposób odżywiać się stricte w raku piersi. Bardzo częsty przykład, tak jak tutaj pokazałam na slajdzie, czyli przychodzi pacjent do lekarza i pyta się, panie doktorze, w jaki sposób mam się odżywiać w chorobie nowotworowej. Lekarz odpowiada, proszę jeść normalnie. Oczywiście my wiemy w dietetyce, o co chodzi, bo po prostu zdajemy sobie doskonale sprawę, że lekarz po prostu namawia pacjenta do tego, aby odżywiał się po prostu zdrowo, zgodnie z piramidą zdrowego odżywiania, aby nie eliminował różnych składników odżywczych, ponieważ diety eliminacyjne mogą przynosić niekorzyści związane między innymi z niedoborami pokarmowymi. Natomiast z doświadczenia gabinetowego jako dietetyk wiem również, jak pacjenci często się odżywiają i wiem, że często to żywienie jest dokładnie odwrotnością piramidy zdrowego żywienia, o której myślimy. Dlatego bardzo cieszę się również, że jest duże zainteresowanie tym, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać w trakcie choroby nowotworowej. Również książka, którą napisałam również z moimi koleżankami, ma rozwiewać właśnie wszelkie te wątpliwości związane z żywieniem w chorobie nowotworowej. Drodzy Państwo, grupa pacjentów onkologicznych to jest tak różnorodna grupa pacjentów, że nie sposób powiedzieć, że istnieje jakaś jedna uniwersalna dieta, która sprawdzi się w 100% u każdego pacjenta onkologicznego. Dlatego, że z jednej strony mamy pacjentów, którzy cierpią na nowotwory przewodu pokarmowego, są naświetlani na obszar jamy brzusznej, miednicy, mają wysokie ryzyko wystąpienia biegunki czy na przykład zaparć. Również są pacjenci, którzy muszą zmieniać konsystencję swojej diety. No i z drugiej strony jeszcze są pacjentki chore na raka piersi, w których przypadku niedożywienie, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, niedożywienie raczej nie jest częstym problemem. Z moich obserwacji do mojej pracy doktorskiej wynika, że spośród 60 pacjentek problem niedożywienia wykazywały dwie pacjentki z rakiem piersi. Z rozmów z lekarzami, onkologami również wiem, że te doświadczenia są bardzo podobne i częściej w przypadku raka piersi mamy do czynienia z przybieraniem na wadze, z przybieraniem dodatkowych kilogramów, aniżeli z niedożywieniem.
Czy w takim razie, jeżeli nie ma diety, która wyleczy nas z nowotworu, czy ta dieta nie ma znaczenia, czy ta dieta nie jest ważna? No gdyby dieta nie była ważna, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Dieta jest ogromnie ważna w trakcie leczenia onkologicznego, dlatego że przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w trakcie chemioterapii, czy w trakcie naświetleń na obszar jamy brzusznej, miednicy, czy między innymi obszar naświetlań obejmuje głowę i szyję, no to w tym momencie możemy walczyć ze skutkami ubocznymi zastosowanego leczenia onkologicznego poprzez dobór odpowiednich produktów. Takim przykładem może być na przykład imbir, który ma działanie przeciwwymiotne i podawanie imbiru na 3 dni przed cyklem chemioterapii i 3 dni po cyklu chemioterapii może łagodzić nudności. Innym przykładem jest stosowanie odpowiednich produktów o działaniu zawierającym w momencie, kiedy manifestacją i skutkiem ubocznym leczenia onkologicznego są przewlekłe biegunki. Tutaj wiemy, że w tym przypadku ogólnie zalecane produkty zbożowe pełnoziarniste, akurat w tym przypadku, kiedy pojawiają się biegunki, na jakiś czas będą musiały zostać z diety wykluczone. Ale przede wszystkim poprawa wyników leczenia i tutaj ten legendarny sok z buraka i to, że pacjentki i pacjenci również po to, aby dostać kolejny cykl chemioterapii piją litrami soki z buraka, to bardzo często niestety kończy się biegunką i tak naprawdę sam sok z buraka za chwilkę Państwu pokażę, że on nie jest remedium na to, żeby otrzymać, nie jest gwarancją tego, że otrzymamy kolejny cykl chemioterapii. Przede wszystkim najważniejszy jest stan odżywienia, czyli prawidłowo przygotowany pacjent przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego. Wiemy, że jeżeli u pacjenta pojawiają się jakieś niedobory pokarmowe przed leczeniem, wyrównanie tych niedoborów pokarmowych w celu przygotowania pacjenta do leczenia onkologicznego może przynieść tutaj ogromne korzyści dla pacjenta. Sprawność układu immunologicznego i tutaj znowu, drodzy Państwo, wracamy po prostu do prawidłowego stanu odżywienia, ale ja zaznaczam, że ten prawidłowy stan odżywienia nie oznacza tego, że nasza masa ciała jest w normie, tylko oznacza to po prostu odpowiednie odżywienie organizmu, czyli właśnie brak niedoborów pokarmowych, ale również prawidłowe wyniki badań krwi. Utrzymanie masy ciała, tutaj konkretnie pod kątem raka piersi okazuje się, że to utrzymanie masy ciała przynajmniej przez okres leczenia, nie doprowadzanie do przyrostu masy ciała w trakcie leczenia jest niezmiernie istotne i oczywiście lepsze samopoczucie. Mity żywieniowe w onkologii to jest jeden z tych tematów, który dzisiaj chciałabym poruszyć. Nie jestem w stanie poruszyć wszystkich mitów żywieniowych w onkologii, natomiast chciałabym poruszyć 4. Czy cukier żywi raka, dieta ketogenna, mega dawki witamin i właśnie ten sok z buraka na dobrą krew. Po pierwsze, drodzy Państwo, czy cukier żywi raka? No jest to w pewnym sensie półprawda, dlatego faktycznie okazuje się, że komórki nowotworowe no żywią się cukrem, tak? Żywią się glukozą, natomiast komórki nowotworowe również będą żywiły się innymi substancjami, nie tylko glukozą. Będą odżywiały się również innymi substancjami, które też będziemy dostarczać. Zresztą zawsze, kiedy myślę sobie o tym, czy cukier żywi raka, myślę o pacjentach skrajnie wyniszczonych, którzy nie jedzą nic, a okazuje się, że tak naprawdę w przypadku tych pacjentów no nie mamy do czynienia z progresją, z regresją choroby nowotworowej. Co nam daje energię? Przede wszystkim białka, tłuszcze i węglowodany. I z tych składników, drodzy Państwo, my powinniśmy komponować swój jadłospis. Białka pełnią rolę budulcową, one budują nasz organizm od środka. Tłuszcze mają za zadanie wspomagać nasz układ hormonalny, ale również są nośnikiem witamin, zwłaszcza tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. No i węglowodany, które mówimy, że one są takim paliwem dla naszego organizmu i po prostu dodają nam energii w ciągu dnia. Natomiast z tymi węglowodanami jest tak, że to nie tylko słodycze, nie tylko słodkie bułeczki są źródłem węglowodanów, ale mamy węglowodany złożone i węglowodany proste. I jeżeli Państwo w trakcie leczenia rezygnujecie ze słodyczy, żywności wysoko przetworzonej, no to jak najbardziej tutaj jestem pierwsza, która poprze Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o rezygnację z produktów zbożowych pełnoziarnistych, takich jak chleb pełnoziarnisty, pełnoziarniste kasze, grube kasze,
brązowy ryż, czy ryż basmati, czy warzywa, czy na przykład owoce w odpowiedniej ilości, no to w tym momencie tak naprawdę ten cukier, czyli te węglowodany, one będą znajdowały się wszędzie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób cukier będzie żywił braka, możemy to sprowadzić do znanego pojęcia tak zwanego indeksu glikemicznego. Na tym schemacie, na slajdzie przedstawiłam, w jaki sposób węglowodany proste będą wpływały na nasz organizm. Jeżeli my spożywamy bardzo słodki posiłek z rana i poziom glukozy jest niski i na przykład spożywamy słodkie płatki czekoladowe, albo z rana spożywamy drożdżówkę, albo spożywamy cukierka, albo coś, co będzie zawierało bardzo dużą ilość produktu o wysokim indeksie glikemicznym powyżej 75, tym samym poziom glukozy bardzo szybko wzrośnie. Tym samym trzustka odpowie wydzieleniem insuliny, która będzie miała za zadanie obniżać ten poziom glukozy. No i jeżeli jest to jednorazowa sytuacja, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli nasz jadłospis przez wiele lat będzie bazował wyłącznie na produktach przetworzonych, które będą miały wysoki indeks glikemiczny, tym samym cały czas będziemy mieć do czynienia z takim wysokim, niskim poziomem glukozy we krwi. To również, drodzy Państwo, wpływa na nasze samopoczucie na co dzień i na nasz apetyt. Okazuje się, że to, jaki posiłek my będziemy spożywać na śniadanie, wpływa również na nasze dalsze wybory żywieniowe. Okazuje się, że jeżeli na przykład spożywamy bardzo słodki posiłek, zauważcie Państwo sami po sobie, że jeżeli spożywamy coś słodkiego na śniadanie, to bardzo szybko jesteśmy głodni, ale jeżeli na przykład zjemy omleta z mąką pełnoziarnistą, albo spożyjemy dużą owsiankę, albo spożyjemy chleb pełnoziarnisty, to jesteśmy w stanie wytrzymać te magiczne 3-4 godziny do kolejnego posiłku. No i wracając do tego, czy cukier żywi raka, drodzy Państwo, polega to na tym, że jeżeli my permanentnie będziemy mieć wysokie i niskie poziomy glukozy we krwi, to tym samym trzustka będzie cały czas wydzielała duże poziomy insuliny i będzie wydzielała substancje, czyli tak zwane IGF-1, IGF-2, czyli insulinopodobne czynniki wzrostu, które mogą de facto wpływać na progresję choroby nowotworowej. Ale drodzy Państwo, to się nie dzieje tak, że jeżeli Państwo w trakcie chemioterapii zjecie banana, bo macie na tego banana ochotę, to ten cukier z tego banana od razu będzie karmił raka. Tak się nie dzieje. Tutaj mówimy bardziej o takim długofalowym wpływie pożywienia na nasz organizm. Dlatego wybierajmy te produkty o niskim indeksie glikemicznym, dlatego że one po pierwsze dają nam sytość, po drugie, te produkty o niskim indeksie glikemicznym zawsze są bardziej wartościowe. One zawierają więcej witamin z grupy B, zawierają więcej magnezu, którego bardzo często poszukujemy w suplementach diety, zawierają błonnik pokarmowy, który będzie poprawiał perystaltykę naszego przewodu pokarmowego i tym samym my po prostu będziemy czuć się lepiej. Więc drodzy Państwo, jeżeli czujecie się w trakcie chemioterapii, w trakcie leczenia ogólnie dobrze, nie ma żadnych problemów, żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, nie ma żadnych biegunek i nie boli Państwa brzuch, to tym samym śmiało można sięgać po te produkty zbożowe pełnoziarniste. Ten apetyt ogromny, który bardzo często pojawia się w trakcie chemioterapii, jest związany z tym, że często panie nie jedzą żadnego posiłku przed pobraniem krwi, tym samym głodzą się mniej więcej do godziny 15, pomiędzy gdzieś tam zjedzą jakiegoś batonika i potem po prostu jest takie rzucanie się na lodówkę. I to nie ma nic związane, to nie jest nic związane z tym, że jesteśmy w trakcie chemioterapii, tylko jest to po prostu związane z tym, że nie planujemy tych posiłków na co dzień i każda osoba, która nie będzie jadła rano, będzie nadrabiała po prostu w drugiej połowie dnia. Dlatego jak najbardziej planujmy te posiłki i właśnie bazowanie na produktach zbożowych pełnoziarnistych może tutaj przynieść dużą korzyść. No i z tym związana jest również dieta ketogenna. Ja przyznam Państwu szczerze, że ja boleję nad tym, kiedy przychodzą do mnie pacjenci i błagają o ułożenie diety ketogennej, ponieważ myślą, że dieta ketogenna wyleczy pacjenta z nowotworu. Dieta ketogenna nie leczy raka. Dieta ketogenna może mieć zastosowanie w padaczkach lekoopornych. I nawet jeżeli tam jest zastosowana, to jest to pod ścisłą kontrolą i w ścisłej współpracy lekarza i dietetyka. Chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda zbilansowana dieta zdrowej osoby. Tutaj podaż węglowodanów jest między 50 a 70%. W diecie ketogennej jest to zaledwie 2%. I tym samym dieta ketogenna może również
już skutkować różnymi skutkami ubocznymi w postaci niedoborów, w postaci zapadł, w postaci biegunek tłuszczowych, czy między innymi może to się objawiać również osłabieniem i zmęczeniem. Myślę, że chyba wszyscy na tej sali się zgodzimy, że w trakcie leczenia zmęczenie i to spektrum tych możliwych skutków ubocznych nie będzie nikomu potrzebne. Kolejny problem to mega dawki witamin, często podawane dożylnie, często przez specjalistów medycyny alternatywnej, którzy wykorzystują sytuację pacjenta w trakcie leczenia, obiecując całkowite wyleczenie poprzez dożylną podaż między innymi megadawek witaminy C. Zapotrzebowanie dzienne na witaminę C 75 do 90 mg na dzień. Natomiast niejednokrotnie poleca się w dawkach dożylnych od 1 do 2 gram witaminy C dziennie. Po pierwsze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kroplówki i podaż dożylną, jedyną osobą, która może zlecić kroplówki, jest lekarz. I tutaj, jeżeli robi to inna osoba, to tak naprawdę łamie prawo. Kolejną rzeczą jest to, że drodzy Państwo, my i tak, jeżeli spożywamy 5 posiłków i w tych 5 posiłkach znajduje się albo warzywo, albo owoc, to ja obiecuję Państwu, że każdy z Państwa, nawet uwzględniając straty witaminy C, uzupełni odpowiednią ilość witaminy C. Jeżeli szukacie produktu, który będzie zawierał skoncentrowaną ilość dawki witaminy C, to jest pietruszka zielona, to jest aronia, czy sok tłoczony na zimno z aronii, czy może to być na przykład połowa papryki, która już będzie tutaj zapewniała to całodzienne zapotrzebowanie właśnie na witaminę C. I tutaj chciałabym zacytować Paracelsusa, który uważał, że wszystko i nic jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. I pamiętajmy o tym w momencie, kiedy ktokolwiek będzie nam polecał megadawki jakiejkolwiek substancji. Sok z buraka na dobrą krew. Co ma wspólnego sok z buraka z krwią? Myślę, że kolor. Tutaj chyba każdy się zgodzi. No i a propos tej masy ciała w trakcie leczenia onkologicznego. Jeżeli mamy 5 posiłków dziennie i z tych 5 posiłków pokrywamy nasze całodzienne zapotrzebowanie i pomiędzy z każdym z tych posiłków będziemy wypijać sok z buraka, to jest prosta droga do tego, żeby zauważyć przyrost masy ciała. Mniej więcej 100 ml soku z buraka to jest 50 kcal. I jeżeli będziemy spożywać litr soku z buraka codziennie, to jest 500 kcal, a ta ilość już wystarcza do tego, żeby faktycznie zauważyć właśnie te nadprogramowe kilogramy. Często w gabinecie spotykam się z tym, że pacjentki mówią, mam już dosyć tego soku z buraka, nie mogę na niego patrzeć i najchętniej piję go tylko dlatego, że po prostu rodzina mi każe. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo lubicie sok z buraka, oczywiście można go traktować jako jedną porcję warzyw i owoców w ciągu dnia, na przykład w ramach podwieczorku, ale jeżeli wolicie sok z marchewki, czy na przykład sok z selera naciowego, czy sok ze szpinaczem z jarmużu, to również będzie produkt, który również będzie miał pewne właściwości prozdrowotne. Dla porównania, no jeżeli boimy się o to, aby te nasze wyniki badań w morfologii były w porządku w trakcie chemioterapii, to chciałabym Państwu pokazać, że burak nie będzie zawierać witaminy B12. Witamina B12 jest jednym z ważniejszych składników odżywczych, który pełni ogromną rolę w produkcji czerwonych ciałek, no i tym samym burak nam tego nie dostarczy. Natomiast to, co nam dostarczy, to na pewno dostarczy nam sporą dawkę kwasu foliowego, natomiast kwas foliowy znajduje się również we wszystkich innych produktach, we wszystkich innych warzywach, które będą liściaste. Czyli szpinak będzie zawierał dużo kwasu foliowego, pietruszka zielona będzie zawierała również dużą dawkę kwasu foliowego. To, co jest ważniejsze, to często skupiamy się na tym żelazie, ale wszystkie produkty roślinne zawierają żelazo, które jest niehemowe, a ono jest przyswajalne w 2-3%, a z mięsa to żelazo jest przyswajalne w około 20%. Także, drodzy Państwo, jeżeli w trakcie chemioterapii, jeżeli przed chemioterapią, przed leczeniem spożywaliście Państwo mięso, nie róbmy sobie rewolucji żywieniowej w trakcie leczenia, zwłaszcza w trakcie chemioterapii, dlatego że nasz organizm również jest przyzwyczajony do pewnego sposobu odżywiania, który prowadziliśmy wcześniej. I faktycznie taka duża zmiana w diecie, jeżeli ona nie jest poprzedzona konsultacją dietetyczną, jeżeli ta dieta nie jest prawidłowo zbilansowana, to tym samym może to skończyć się niedoborami różnych składników odżywczych.
Ostatnia rzecz, o której chciałam jeszcze powiedzieć, to właśnie otyłość w przebiegu raka piersi. Dlaczego to jest ważne, drodzy Państwo? Dlatego, że Państwo również jesteście bombardowani reklamami doustnych preparatów odżywczych, które są świetne w przypadku pacjentów z niedożywieniem. To są produkty specjalnego przeznaczenia medycznego, które powinny być wprowadzane po konsultacji z lekarzem, z dietetykiem lub wykwalifikowaną pielęgniarką. Wiem, że też bardzo często jest tak, że przekaz informacyjny jest taki, że wszyscy pacjenci onkologiczni powinni spożywać właśnie doustne preparaty odżywcze. Natomiast to nieprawda. To są preparaty, które zawierają skoncentrowaną dawkę energii, skoncentrowaną dawkę białka i one są świetne w przypadku pacjentów niedożywionych. Natomiast w przypadku pacjentek z rakiem piersi bardzo często problem jest dokładnie odwrotny. Jakiś czas temu pojawiła się głośna kampania w internecie promująca otyłość, która mówiła o tym, że otyłość nie jest czynnikiem ryzyka, nie jest czynnikiem ryzyka różnych chorób. Drodzy Państwo, jest i w tym również raka piersi. Nie mamy co do tego wątpliwości, że wyższa masa ciała jest związana z wyższym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe, zwłaszcza raka piersi, co jest związane przede wszystkim z estrogenami. Otyłość jest również niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w przebiegu raka piersi w trakcie leczenia onkologicznego, dlatego tutaj zadbanie o ten prawidłowy skład ciała, czyli prawidłową proporcję tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała jest niezmiernie istotne. Dlatego, jeżeli na przykład boimy się chudnięcia, to jakby w trakcie leczenia faktycznie lepiej jest utrzymać masę ciała na stałym poziomie, ale warto pomyśleć o tym, żeby po leczeniu zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe. Mamy tutaj też do czynienia z czymś takim jak otyły niedożywiony, dlatego że można mieć dużą masę ciała, dużą zawartość tkanki tłuszczowej, natomiast często spotykamy się z problemem niedożywienia w otyłości, co jest związane z niską jakością diety i z niedostarczaniem pewnych składników odżywczych. Nie bójmy się zmieniać naszych nawyków żywieniowych na zdrowsze. Nic się nie stanie, jeżeli przestaniemy jeść słodycze. Nic się nie stanie, jeżeli przestaniemy jeść żywność wysoko przetworzoną. Nic nie będzie, jeżeli zwiększymy aktywność fizyczną, jeżeli nie mamy co do tego przeciwwskazań. Jeżeli uregulujemy nasze posiłki i będziemy jeść od 4 do 5 posiłków regularnie, to nie musimy się bać o to, że nie dostarczymy czegokolwiek naszemu organizmowi. Jaka dieta w trakcie choroby nowotworowej? Ja na początku powiedziałam, że najciemniej jest pod latarnią i tutaj również chciałabym jeszcze raz zarekomendować piramidę zdrowego żywienia, czyli przede wszystkim aktywność fizyczną, przede wszystkim bazowanie na produktach pochodzenia roślinnego. Jeżeli spożywamy dzisiaj duże ilości mięsa, warto to mięso ograniczać. Nic się nie stanie, jeżeli na przykład zrezygnujemy całkowicie z mięsa wysoko przetworzonego, z mięsa typu wędliny, kiełbasy, kabanosy, parówki, pasztety. Róbmy je sami. Można przecież pierś z kurczaka zamarynować w ziołach, wstawić do piekarnika, upiec i kroić na kanapki. Można również zrobić całkiem smaczny pasztet z soczewicy, który jest świetnym zamiennikiem zwykłego pasztetu. I można również robić całkiem smaczne kotlety ze strąbku, albo przynajmniej starajmy się, aby to mięso po prostu, które spożywamy, było nieprzetworzone. Nawyki żywieniowe do zmiany, które nikomu nie zaszkodzą. Regularne jedzenie, niepodjadanie pomiędzy posiłkami. Pamiętajcie Państwo, że nawet orzeszek pomiędzy posiłkami również już jest podjadaniem. Nawet herbatnik, nawet szklanka kefiru to też jest podjadanie. 5 posiłków dziennie, pomiędzy tymi posiłkami szklanka wody albo jeszcze więcej wody, nie tylko szklanka, mniej więcej od 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Często też Państwo zadajecie pytanie, co mam zrobić, aby się oczyścić z chemioterapii? No po prostu pić wodę, tak? Także tutaj, tak jak już powiedziałam, najciemniej jest pod latarnią. Jedz więcej warzyw i produktów pełnoziarnistych. No i kolacja. Tutaj bardzo częsty błąd, czyli to, że spożywamy duże ilości w drugiej połowie dnia, nie jedząc śniadania, nie jedząc drugiego śniadania i nie planując tych posiłków. Tak na zakończenie chciałam jeszcze pokazać przykłady wybranych przekąsek. Szklanka piwa.
paliwa 250 kcal, 100 gramów chipsów 550 kcal, jedną taszę mleczko 50 kcal, jeden herbatnik 21. Ale drodzy Państwo, nie zawsze to, co jest zdrowe, jest mało kaloryczne. Ja oczywiście namawiam do tego, żeby uzupełniać naszą dietę w orzechy, w nasiona, ale to nie może być tak, że my pomiędzy posiłkami zamiast herbatnika będziemy jeść po prostu orzechy i owoce suszone. To są produkty, które zawierają mnóstwo witamin, składników odżywczych, no ale również są kaloryczne. Jeżeli chcemy dbać o nasze nawyki żywieniowe, warto je po prostu dostarczać w posiłkach. Tutaj a propos tego soku, no szklanka soku pomarańczowego to jest 100 kcal, czy na przykład awokado, tak, 250 kalorii, czy łyżka oliwy z oliwek to jest 90 kcal i to już nie będzie tutaj obojętne dla naszego organizmu. Chciałabym wyrwać Państwa z takiego myślenia o diecie. Ja bardzo wolę je, kiedy moi pacjenci w ten sposób myślą o diecie. Jeżeli tak Państwo myślicie o diecie, to lepiej faktycznie zmieniać te nawyki żywieniowe, nie być w takiej klatce diety, tylko myśleć o sposobie odżywiania jako o nowych możliwościach. Jeżeli chcecie Państwo sobie pomóc w celu zmiany nawyków żywieniowych, polecam Państwu przez tydzień prowadzić dzienniczek żywieniowy, ale tak uczciwie, i zobaczyć, jakie są najczęstsze błędy w sposobie odżywiania i starać się pracować nad trzema obszarami. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, że największym problemem jest brak nawyku picia wody, to pijmy wodę. Jeżeli jemy zbyt dużo produktów pszennych, spożywajmy te pełnoziarniste i jedzmy te produkty o niskim indeksie glikemicznym i starajmy się te nasze posiłki uregulować. Mam nadzieję, że nie przedłużyłam za bardzo czasu, starałam się zmieścić w czasie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, ja również co zostaje do końca, więc jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.